W Grudziądzu szukali następców Roberta Lewandowskiego. MKS Grudziądz od zwycięstwa w lidze rozpoczął nowy rok. Piłkarze Olimpii powrócili z pierwszego zgrupowania tej zimy. Kolejna wyjazdowa porażka siatkarzy Stali. Podsumowanie trzech kolejek halowej Ligi Piłki Nożnej. Czek o wartości 50 tysięcy złotych i profesjonalny kontrakt w pierwszoligowym zespole. Takie nagrody czekają na najlepszego uczestnika programu Piłkarski Diament. W ubiegłą niedzielę odbył się kolejny casting do wspomnianego projektu. Tym razem gospodarzem eliminacji był Grudziądz. Te sześć miast, one są w różnych regionach i nie ukrywam, że my tu mamy jakieś prywatne kontakty z twórcami tego programu. Jeden po prostu z twórców jest wychowankiem Grudziądza, Grudziądzkiej Olimpii. I to terytorialnie pasowało, czyli raz, że sam wrócił tu na swoje ziemię, do swojego miasta, a i dwa, my też wcześniej wiedzieliśmy, że coś takiego będzie, iśmy wyrazili chęć organizacji. Z wcześniejszej liczby 200 zgłoszonych kandydatów wyselekcjonowano 60. Niestety w castingu udział wziął niespełna 40 uczestników. Taki stan rzeczy nie do końca zadowolił jurorów programu. Jesteśmy zawiedzeni tym, co się działo w Grudziądzu. Może między innymi dlatego, że z powołanych, zakwalifikowanych do pierwszej tury tutaj eliminacji 60 chłopców, zawodników, przyjechało tylko 39, więc to też o czym świadczy, mimo że były potwierdzenia, że się stawią. Mamy prawo wybierania 10 zawodników do dalszej tury, wybraliśmy tylko 6. To świadczy o tym, że poziom był wyjątkowo, delikatnie mówiąc, przeciętny. Celem programu jest wyszukanie napastnika, który w niedalekiej przyszłości zasili kadrę jednego z pierwszoligowych zespołów. Z tego powodu w składzie sędziowskim nie mogło zabraknąć również jednego z najlepszych snajperów w historii reprezentacji Polski, Andrzeja Juskowiaka. Takie najważniejsze kryterium to jest to, ile bramek zdobywa i jak regularnie. Zmieniają się może wymagania, jest coraz trudniej grać jako środkowy napastnik. Natomiast i tak ocena pozostaje bez zmian. Jeżeli ktoś jest skuteczny i regularnie zdobywa bramki, no to wtedy to jest taki napastnik, którego każdy trener chciałby mieć w swojej drużynie. Podczas niedzielnego castingu do Piłkarskiego Diamentu pojawili się również piłkarze Olimpii Grudziądz wraz ze szkoleniowcem Dariuszem Kubickim, z którym w ostatnich dniach odbyli pierwsze zgrupowanie podczas zimowych przygotowań. Wydaje mi się, że każdy projekt, który umożliwia szansę zaistnienia zawodnikom, którzy niekoniecznie zostali wyłowieni przez siatkę scoutingu, która w Polsce pozostała wiele do życzenia, prawda? Jest wspaniały i miejmy nadzieję, że wyłoni ten program zawodników, którzy zasilą zespoły pierwszoligowe bądź ekstraklasowe. Myślę, że część chłopaków, która gra gdzieś po niższych ligach albo gdzieś amatorsko zajmuje się uprawianiem piłki nożnej, ma szansę pokazania się i dotknięcia tego wszystkiego, jak to wygląda profesjonalnie. Oczywiście obecność na grudziądzkich eliminacjach trenera Kubickiego nie była zupełnie przypadkowa. Z dużo większym zainteresowaniem bym się przyglądał już tej wyselekcjonowanej grupie, prawda, która pojedzie na obóz do Gniewna. Tam na pewno już będzie można coś więcej powiedzieć. No, w chwili obecnej jest bardzo trudno jeszcze cokolwiek wyrokować. Teraz przed zakwalifikowanymi uczestnikami kolejna faza eliminacji. Później obóz w Gniewinie. Finałowa ósemka weźmie udział w programie, który nadawany będzie na antenie Kanał Plus Sport. O pierwsze punkty w tym roku do ligowej tabeli walczyli piłkarze ręczni MKS-u Grudziądz. Na początek 2014 roku rywalem naszych szczypiornistów była niżej notowana drużyna z Olsztyna. Pierwsza połowa spotkania to zdecydowana przewaga grudziądzkich zawodników. Przyzwoita skuteczność w ataku dała 10-bramkowe prowadzenie do przerwy 17-7. Po zmianie stron trener MKS-u coraz częściej desygnował do gry zawodników rezerwowych, co nieco odbiło się na poziomie gry. Olsztyńska drużyna momentami zbliżała się do grudziądzkiego zespołu na 5 punktów. Ostatecznie jednak MKS zwyciężył 31-24 i zainkasował kolejne oczka do ligowej tabeli. Mniej ważny był wynik, ważna była gra i gra całego zespołu. Najważniejsze było to, co żeśmy zakładali przed spotkaniem, żeby się skupić na grze agresywnej w obronie i wyprowadzać kontrataki. Troszeczkę to nie do końca było w 100%, bo kilka było sytuacji 100% do zdobycia bramki niewykorzystane. Chciałem zobaczyć pozostałych zawodników, którzy mieli się pokazać na boisku. Nie do końca to tak szło, bo zbyt obniżyli loty, chyba za bardzo zlekceważyli zawodników. To wykorzystał Olsztyn, że doszedł na 5 bramek, ale później jakoś żeśmy to sobie poukładali, żeby trzymać to taką bezpieczną przewagę. Gospodarze mecz musieli kończyć w osłabieniu. Jeden z zawodników MKS-u musiał zejść z parkietu z czerwoną kartką. To było za faul na połowie boiska przeciwnika. Puścił grę do końca, bo tak się robi, że dopiero się można cofnąć karę i tak postąpił.
Mateusz dostał trzecią dwuminutową karę, czerwoną kartkę, ale to jest gradacja kart, także to nie będzie skutkowało wyeliminowaniem zawodnika na następny mecz. Kolejny mecz Grudziący Szczypiorniści rozegrają również przed własną publicznością. W najbliższą sobotę o 17:00 podejmą Eltronik Brodnicę. Zakończyło się pierwsze zgrupowanie piłkarzy Olimpii Grudziądz podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej. Biało-Zieloni wraz ze sztabem szkoleniowym trenowali przez ten czas w ośrodku sportowym w Tetniewie. Odczuliśmy w kościach to zgrupowanie, natomiast no, jest taki etap, w którym jesteśmy przygotowani na ciężką pracę. Teraz mamy dzień wolnego i od jutra zaczynamy kolejny etap przygotowań. Z trenerem poznajemy się, nie ma żadnych problemów na dzień dzisiejszy, także wszystko jest w porządku, wszystko idzie ku dobremu. Zgrupowanie w Cetniewie było pierwszą okazją do bliższego zapoznania się piłkarzy Olimpii z nowym szkoleniowcem Dariuszem Kubickim. Pracowicie spędziliśmy ten okres, tam trenowaliśmy 3 razy dziennie, dzień zaczynał się o 8:00, kończył o 22:00, 3 jednostki treningowe, duże zaangażowanie. Poświęcenie w procesie treningowym zawodników, jak kadry, również szkoleniowej i mam nadzieję, że będzie to przynosiło efekt. Przed grudziąckimi zawodnikami seria spotkań sparingowych. Pierwszy zaplanowano już dzisiaj. Biało-Zieloni zagrają na wyjeździe z Olimpią Elbląg. O wyniku tego meczu poinformujemy już w jutrzejszym raporcie, a kolejne zgrupowanie podopiecznych trenera Kubickiego zaplanowano na 1 lutego w Kleszczowie. Kolejnej porażki w wyjazdowym spotkaniu doznali siatkarze Stali Grudziądz. Tym razem ich przeciwnikiem był Ludowy Zespół Sportowy z Jastrzębia. Już w pierwszej partii gospodarze pokazali, że ich głównym celem sobotniego pojedynku jest rewanż za porażką z pierwszej części sezonu. Jastrzębianie wygrali 25-21 i objęli prowadzenie w meczu. Po zmianie stron lepiej zaczęli grać Grudziądzanie, w efekcie wygrana 25-20 i wyrównanie stanu spotkania. W trzeciej i czwartej partii do głosu doszli ponownie gospodarze. W szczególności w secie trzecim, gdzie dominacja Jastrzębian była bardzo widoczna, co przełożyło się również na wynik 25-14. Ostatnie rozdanie także wygrali gospodarze 25-18 i ostatecznie całe spotkanie 3-1. Po tym spotkaniu siatkarze Stali Grudziądz nadal zajmują 3. miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek jest klub sportowy z Chełmży. W najbliższą sobotę siatkarska rywalizacja powraca do Grudziądza. W hali sportowej na osiedlu Mniszek odbędzie się mecz 10. kolejki 3. ligi siatkarskiej. Przeciwnikiem Stali będzie Budowlanka Toruń. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Wszystkich kibiców zapraszamy do gorącego dopingu. W ubiegły weekend tradycyjnie odbyły się kolejne serie gier w halowej lidze piłki nożnej. Tym razem organizatorzy postanowili rozegrać 3 kolejki. W 16:00 rundzie najciekawiej zapowiadał się pojedynek pierwszej drużyny Biedronki z Rybą. Emocji zbyt wielkich jednak nie było, a Biedronka wygrała zdecydowanie 7-1. W pozostałych spotkaniach 16:00 kolejki Kamel Aktiv rozbił Lotnisko, Wiszer Karawele podzielił się punktami z Miejskim Sortem, Autostrak pewnie pokonał Urząd Pracy, Czarni Grudziądz zremisowali z XXX, a Biedronka druga nieoczekiwanie ograła Autoserwis Wiśniewski. Tego samego dnia rozegrano również 17. serię gier. Tutaj drugiej porażki z rzędu doznali jeszcze niedawni liderzy Autoserwis Wiśniewski, którzy tym razem nie uporali się z Czarnymi Grudziądz. Ponadto zwycięstwo odniosły jeszcze drużyna Ryby, Kamel Aktiv, Fischer Karawele, Lotniska i Biedronka pierwsza. Dzień później odbyła się jeszcze 18. kolejka. W tej partii rozgrywek najatrakcyjniej zapowiadał się pierwszy pojedynek. Biedronka pierwsza podejmowała Czarnych Grudziądz. Po kilku ciekawych akcjach i wcześniej zapowiadanych emocjach wygrali ci pierwsi 6-5 i zgarnęli kolejne 3 oczka do ligowej tabeli. W pozostałych spotkaniach 18. kolejki Kamel Aktiv rozbił Autoserwis Wiśniewski. Zwycięstwa zanotowały również druga drużyna Biedronki Lotnisko. Ryba pokonał Fischer Karawele, a Autostrak ograł XXX. Nadchodzący weekend zaplanowano kolejne 2 serie gier. W sobotę 25 stycznia mecze rozpoczynają się od godziny 9:00, z kolei w niedzielę od godziny 11:00.